Dzisiaj polski rynek na pewno mierzy się z odpływem pracowników ukraińskich. Wiadomo z jakiego powodu część osób musiała tam wrócić, żeby podjąć walkę o swój kraj. Część osób, których spodziewaliśmy się wiosną, że zaczną do nas przyjeżdżać, bo wiosną w marcu otwieraliśmy sezon budowlany, zaraz będziemy otwierać też sezon w rolnictwie, sadownictwie. Wiadomo, że te osoby nie przyjadą, bo jest zakaz w większości przypadków przyjazdu mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia. My, kiedy ten problem wojny w Ukrainie właśnie w kontekście pracowników pojawił się, tak naprawdę okazało się, że nie do końca wiemy, ile tych osób u nas pracuje i w formie legalnej, i też oczywiście nie ukrywajmy, że część osób to jest czarny rynek. Przede wszystkim brak jest tej wiedzy odnośnie firm podwykonawczych, bo w firmach dużych wykonawczych to są zazwyczaj etaty, w firmach podwykonawczych to było takie świadczenie usług czy użyczanie pracowników przez agencje pracy. Ale wszystko wskazuje na to, że w ubiegłym roku mieliśmy około 480 tysięcy pracowników z zagranicy. Największą pulę stanowili rzeczywiście ci z Ukrainy, 370 tysięcy. Potem Białoruś, około 30 tysięcy i mniej więcej 80 tysięcy to są inne państwa. Firmy wykonawcze jeszcze przed wojną mówiły o tym, że Ukraina czy Białoruś to jest takie źródełko dostarczania nam rąk do pracy, które wysycha, i państwo powinno stworzyć nową politykę migracyjną i zapraszanie tutaj osób z dalszych krajów, myślę tutaj o krajach przede wszystkim azjatyckich. Dzisiaj w firmach dużych wykonawczych można powiedzieć, że przeciętnie około 10% pracowników wyjechało do Ukrainy. Firmy mniejsze, podwykonawcze, gdzie bardzo często zdecydowana większość pracowników to byli ci z zagranicy, ale średnio można powiedzieć, to jest jakieś 35% tych, którzy wyjechali, więc jest to bardzo duży problem. Dodatkowo problemem były, bo to już udało się pozmieniać organizację pracy, konflikty na budowach między ukraińskimi pracownikami a białoruskimi. No, wiadomo, Białoruś nie jest tutaj w tym konflikcie po właściwej stronie, więc trzeba było też rozdzielać ekipy, żeby tutaj na tle tych wydarzeń w Ukrainie nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych sytuacji na naszym rynku. Czy będziemy mieć z tego powodu opóźnienie? No ciężko dziś powiedzieć, ile ta sytuacja wojenna będzie trwała, ale ja nie liczę na powrót, dlatego że ktoś będzie musiał Ukrainę odbudować. To jest proces wieloletni, wart wiele, wiele miliardów dolarów, więc wydaje się, że my tym bardziej powinniśmy szukać rąk do pracy z krajów innych niż Ukraina, niż Białoruś. Te opóźnienia pewnie nam grożą, bo nie wszystkie kontrakty uda się w zakładanym czasie zakończyć, stąd taki postulat i rynku, ale też ministra infrastruktury do Komisji Europejskiej, żeby obecną perspektywę przynajmniej o jeden rok wydłużyć, a jeżeli się da, to żeby Komisja Europejska dorzuciła też pieniędzy do naszych inwestycji, bo pracownicy to jeden problem, ale inflacja, rosnące ceny energii, co przekłada się na wszystko, rosnące ceny materiałów, dość wspomnieć tutaj o produktach stalowych, które w ciągu roku zdrożały od 200 do nawet 250%, więc kosztowo te wiele aspektów wpłynie z pewnością na i wartość kontraktów budowlanych, ale w wielu przypadkach także na konieczność zawarcia aneksów wydłużających terminy budowy.